Zakrojona akcja polkowickich policjantów doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn. Najpierw w ręce policjantów wpadł 20-latek. W lokalu polkowiczanina funkcjonariusze znaleźli 175 działek marihuany i 20 porcji handlowych metamfetaminy. Kiedy podejrzany zaznajamiał się z treścią zarzutu przedstawionego przez policjantów oraz możliwą karą pozbawienia wolności, na oku funkcjonariuszy był już kolejny mężczyzna zamieszany w przestępczy proceder rozprowadzania narkotyków. Po zebraniu dowodów funkcjonariusze zapukali do drzwi 28-latka, który był zdziwiony na ich widok. I w jego mieszkaniu również znaleźli narkotyki. 20-latkowi za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Z o wiele bardziej surowym wymiarem kary musi się liczyć wspomniany 28-latek. W jego wypadku zarzut rozprowadzania narkotyków może się skończyć nawet 10-letnim pobytem w zakładzie karnym. O dalszym losie mężczyzn zdecyduje teraz sąd.